Zbliża się 19:20, czyli drugi główny punkt programu. Jest już z nami cała drużyna, ale zanim drużyna, to poproszę tutaj prezesa Seweryna Siemianowskiego. Nasza drużyna, która, przypomnijmy, wywalczyła awans do drugiej ligi, pojawi się tutaj na scenie przy akompaniamencie utworu, który już dobrze znacie. Jedziemy, chłopaki. To jedziemy. No to DJ, dawaj. Wszystkim korzowskim dobre plecy dać.
pomocą służy. Także obrońca duży, jeden pal do nóż przyjmuje, uderza z siłą burzy. Narzuca nierodni wierski, nieraz na deski. Rywala powala, to jest styl życia w Nidor Paśniewski. Rozwój dla Łuka, praca i pokora. Mateusz Lechowicz w roli defensora. Gratna Chorzowa, 31 numer. Sekunda pierwszy, wspieranie miejską dumę. Młody, lecz ambitny i uzdolniony chłopak. Postanowił przekopać się do złota. Od zawsze w Chorzowie pamiętam los Józefki. Oto jakich złota, młody, ale wielki. Dalej niebiescy, jesteśmy z wami. Jedność i siła to kolektyw, drużyna. W drodze na szczyt, nas nie powstrzyma nic. Janoszka, lecisz formacja pomoc. Zawsze niebiescy, widzą wycie z domu. Musisz do spodu, zostawić się brawa. Patrzysz do końca, nigdy się nie poddawa. Tej ludzie z grubuzami, to Tomasz Mami. Wykazki z karbami, pojawia się na dzikiej. To jak strzał w dykę i nie może być inaczej. Na boisku ze sprytem, jak najlepsi gracze. Odzywę wszyscy znamy. To jego cały świat, droga lepiej stworzona. Walki świata szczera w dar. Chodzi na boisku, już powiedzmy rości. To jeszcze młody synek, nie brakuje mu jakości. Więc pracuje, by w pierwszym składzie być na stałe. Pracuje, by trwale, to masz swoje małe. Pomoc i Chorzowa, Tomasz Wójtowicz, właśnie o nim mowa. Temperatura rośnie, wrzątek wekcji. To grywa numer 7 jest, tu gra niebieski. Dawaj pacho, ty masz pomysł na grę. To masz niebieski cynę, nasza łazisko grę. Pracuję cierpliwie, zapamiętaj się nazwisko, to Jakub Siwek! To bądź zawsze w ruchu, ten niebieski synek. Teraz pierwszy kontrakt w orzowskiej drużynie. Pomocnik jak się patrzy, on tutaj nie zginie. Mateusz Wojtek z sensatą walki słynie. Najmłodszy ze składu, pomocnik Chorzowa. Tomasz Wójtowicz, właśnie o nim mowa. Dalej szlifować, trenować, nie przestawać. Robi to nadal i za to wielkie brawa. Kto w piersku białej przedzierał szlaki? Chłopak z talentem, nie byle jaki. Był czas na rekord, jest czas na nowe. Piotrze Wyroba, witamy w Chorzowie. Bersulinika, niebieski swój atak na bramkę przeciwnika. To tak na dina, nasza drużyna z dróg nabita. Na murawie widać Mariusza i Dzika. Właśnie łatwiej kształtuje powoli do celu pisz. Choć to nie leży w kroczy bramek. Tam jest pisz, może trzeba się zbić. Przy cichej sześć możesz połać się z dołem. Zwycięstwo to nasz cel. Jest jeszcze z nami zawodnik, który grał w Rundzie Jesienny, Mateusz Duchowski. I tak już pozostanie, pilnuje by na boisko było zaangażowanie. Hej panowie, panie, to on z rywalami tańczy. W niebieskim sercu to Tomasz Poszwańczyk. Dawaj panowie, złote młodzieżerstwo!
Wielkie brawa dla niebieskich! I brawa dla kibiców! A teraz nasi zawodnicy mają dla was małe niespodzianki. To jest ten moment, panowie. Słuchajcie, sezon za nami, Ruch jest już w drugiej lidze i można chyba ten sezon udany delikatnie, chociaż krótko podsumować i poprosiłbym, aby kilka zdań chociaż do was skierował prezes Seweryn Siemianowski. Witam wszystkich. Sami wiecie, jak było niedawno bardzo trudno ten rok. Myślę, że wszyscy możemy dobrze zapamiętać. Jest to rezultat wysiłku wszystkich tych ludzi, was, wszystkich, którzy tu się dzisiaj zebrali i tych, których tu dzisiaj nie mogło być. Także wielkie podziękowanie dla całego sztabu szkoleniowego, dla wszystkich pracowników, piłkarzy oczywiście od pierwszego do ostatniego. Brawo! Wiadomo, dla każdego kibica, nawet dla tego, co był jedną minutę na meczu, dla tego, co na wszystkie wyjazdy jeździ. Także wielki szacun. Każdy kibic jest dla nas najważniejszy, także kibice to jest najważniejszy też element naszego wsparcia. Także dzięki bardzo. Hey!
No jesteśmy na początku naszej drogi i mam nadzieję, tak jak ten kauczuk, który się odbija od ziemi, mam nadzieję, że też wystrzelimy w górę. Na pewno nie będzie to takie proste, ale mówię, jeżeli będziemy tą drogą szli razem, będziemy mogli osiągnąć przynajmniej takie rezultaty, jak nasi poprzednicy w stuletniej historii. Także oby tak było. Na pewno tą rundę, w ogóle ten sezon zapamiętamy przez rekord 17 zwycięstw, poprzez też puchar zdobyty stulatków, który nie na co dzień się zdobywa. Także też tutaj brawa dla całej ekipy, dla was wiadomo, także wielki szacun. Mam nadzieję, że nasi też zawodnicy kontuzjowani też będą wracać do zdrowia i też będą wspierać znowu tutaj też sportowo zespół. Także oby w przyszłym sezonie mogłem się spotkać tutaj za rok w takich samych nastrojach i zaśpiewam tak. O Chorzowie, 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 ty najlepszy kibiców w Polsce masz! Jeszcze tutaj wiadomo, że podziękowania dla naszego sztabu szkoleniowego, który wykonał mucho grande trabajo, czyli bardzo dobrą robotę. Good job, panowie, dziękujemy. Szacun, zawsze jesteśmy razem. Rozstajemy się w takiej sytuacji, ale nie palimy mostów, zawsze można tu wrócić i jeszcze raz udowodnić, że się jest niebieskim. Także myślę, że duże brawa jeszcze raz dla sztabu. Awans jest nasz! Dziękujemy prezesowi Siemianowskiemu, a teraz głos dla trenera Łukasza Berety. W pierwszych słowach chciałem wam podziękować, nawet myślałem, że może być tutaj różnie to odebrane. Ja chciałbym podziękować przede wszystkim drużynie za walkę do ostatnich sekund, że w tych wszystkich meczach pokazali charakter i że byliśmy zdecydowanie najlepsi w tej lidze. Wielkie brawa! Dziękujemy! 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 Ja odnoszę się również do słów prezesa. Myślę, że każdy z nas, który tu stoi wśród sztabu trenerskiego, nie musi nic udowadniać, bo każdy z nas był tutaj w klubie od dziecka. Pamiętamy tą sytuację, jak byliśmy na trybunie. Nie wiadomo było, czy ruszymy w lidze. Dzisiaj jesteśmy w innym miejscu. Mam nadzieję, że za niedługo w przyszłości się spotkamy i to będzie również nasz wielki sukces. Zawsze będę powtarzał, że będę kibicem Ruchu Chorzów. Nigdy się to nie zmieni i oczywiście życzę powodzenia, choć dla mnie to jest bardzo, bardzo trudny moment. Dziękuję bardzo. Ah!
Łukasz Bereta! Łukasz Bereta! Po trenerze czas na kapitana zespołu. Tomasz Fuszmańczyk! Dziękujemy! Witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że w ten upalny dzień dbacie odpowiednio o nawodnienie. Jeżeli nie, to tutaj w kieszeni mam kilka voucherów i później na pewno wszyscy skorzystamy, wspólnie się napijemy tego piwka. Korzystając z okazji, chciałem w imieniu drużyny podziękować trenerowi Berecie i jego sztabowi za te 2 lata. Nie wiem skąd się wzięła, ale krąży dziwna plotka, że piłkarze mieli konflikt. Niektórzy z trenerem Beretą, muszę powiedzieć, że większej bzdury dawno nie słyszałem. Ale wyprostował! Chciałem podziękować też ludziom, którzy stają na głowie, żeby ta drużyna mogła zająć się tylko i wyłącznie grą w piłkę, na czele z prezesem Siemianowskim, Marcinem Stokłosą i Markiem Goździńskim. Duże brawa! Dziękuję też całej niebieskiej emigracji i wielkiemu ruchowi, któremu też jesteśmy dumnymi członkami, za ich wsparcie. Naprawdę to doceniamy. I przede wszystkim w imieniu drużyny chciałem podziękować wam, kibicom, bo dzięki wam tutaj właśnie stoimy wszyscy jak jeden i to jest też wasz sukces, także mam nadzieję, że wszyscy możecie czuć się dumni z tego, że jesteście kibicami niebieskich. Dziękuję. Tomek, zostań jeszcze na środku, bo mamy coś dla ciebie. Tak się złożyło, że dzisiejszym występem, może krótkim w Zabrzu, ale Tomek dobił dzisiaj do 100. występu w barwach Ruchu! Gratulacje! Wielka! Niebieska Erka! Wielka! Niebieska Erka! Wielka! Niebieska Erka! I tak ma zostać. Pamięta, co wczoraj zapowiedzieli nasi piłkarze poprzez kapitana? No to za chwilę nasza drużyna ruszy tam do was i rozdaje 400 voucherów na piwo. Tylko nie podeptajcie go i żeby czasem na początek okresu przygotowawczego żeby wszyscy byli zdrowi, dobra? Także nie szturmujmy za bardzo. Dziękujemy jeszcze raz. Aha, jeszcze jedna rzecz. Po rozdaniu voucherów drużyna będzie też do waszej dyspozycji. Będziecie mogli zebrać sobie autografy, porobić zdjęcia. No a później już czekamy na mecz Polska-Hiszpania, więc miłej zabawy! Właśnie, warto wytrwać do końca, bo będzie pokaz pirotechniczny około 21:50, także zostańcie z nami do końca.